Manhattan, Nowy Jork, USA. W 1979 roku w dzielnicy Soho na nowojorskim Manhattanie przy 113 Prince Street mieszkał wraz z rodzicami niespełna 6-letni Ethan Patz. 25 maja 1979 roku 6-letni Ethan po raz pierwszy sam postanowił iść na szkolny autobus, znajdujący się zaledwie 3 bloki od apartamentu rodziny Patz. Ubrany w czarną czapkę pilotkę, niebieskie dżinsy, kurtkę oraz odblaskowe sneakersy wyszedł z domu. Jednak nigdy nie dotarł na autobus. Julie Patz ucałowała chłopca na pożegnanie i wróciła do mieszkania, aby zająć się 2-letnim bratem Ethana. Przystanek autobusowy widoczny był z okien mieszkania rodziny Patz, jednak rodzice zajęci w mieszkaniu nie spojrzeli, czy ich syn dotarł na miejsce. Parę godzin później szkoła, do której uczęszczał chłopiec, zaniepokoiła się faktem, że Ethan się w niej nie pojawił. Zadzwoniła do Patzów, lecz usłyszała, że chłopiec wyszedł do szkoły i powinien w niej być. Mijały godziny. Zaniepokojona matka wyczekiwała powrotu syna, jednak nic takiego nie nastąpiło. Zawiadomiono policję, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania Ethana. Była to największa akcja poszukiwawcza w Nowym Jorku. Stanley Patz, który był fotografem, umieścił zdjęcia zrobione chłopcu na plakatach, a także po raz pierwszy w historii na kartonach z mlekiem. Mając nadzieję, że ktoś rozpozna Ethana lub przekaże jakieś ważne informacje dotyczące jego syna. Niestety poszukiwania nie przyniosły żadnych efektów. Chłopiec nadal pozostawał nieodnaleziony. Sąd w roku 2001 uznał Ethana oficjalnie za zmarłego, z czym nie mogli pogodzić się jego rodzice. W roku 1980 policja miała 2 podejrzanych. Pierwszym był Jos Ramos, kolega opiekunki Ethana, który okazał się pedofilem. Przeszukano jego mieszkanie, gdzie odnaleziono wiele fotografii młodych chłopców ze zdjęciem chłopca przypominającego Ethana. Jednak nie odnaleziono żadnych poszlak łączących Ramosa z porwaniem. Kolejnym podejrzanym był Pedro Hernandez, który pracował w sklepie nieopodal przystanku. Lecz dopiero w 2012 roku powiedział policji, że zabrał chłopca do piwnicy sklepu w dzień jego zaginięcia, obiecując, że da mu wodę sodową. Lecz zamiast napoju udusił Ethana. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego go zabił, jednak przyrzekał, że nie było żadnego motywu na tle seksualnym. Hernandez opisuje śledczym, jak po zabójstwie wyrzuca ciało chłopca do śmietnika 2 przecznice dalej. 12 grudnia 2012 roku dochodzi do procesu Hernandeza. Jego obrońca utrzymuje, że Pedro ma rozdwojenie osobowości i halucynacje, przez co wmawia sobie, że jest mordercą. Zostaje uniewinniony. Lecz 18 kwietnia 2017 roku sąd wznawia proces i uznaje Hernandeza winnego śmierci Ethana, tym samym skazując go na 25 lat więzienia. Sprawa ma wiele niejasności. Nigdy nie odnaleziono ciała chłopca, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić, co stało się tego feralnego ranka 1979 roku. Rodzice Ethana po dziś dzień mieszkają w tym samym miejscu, a dzień zaginięcia chłopca został uznany Narodowym Dniem Zaginionych.